Siemano moderatorzy, 4 garów, 6 garów, 8, 12, 1, 2, no nieważne. Dzisiaj taki filmik, ostatnio nie miałem za bardzo o czym nagrywać, może mi się bardziej nie chciało. O przepływomierzu, bo trochę się nazbierało informacji z mojego własnego przykładu. Jak wiecie, zrobiłem remont swojego silnika, kolejnego powiedzmy, no i tam nakupowałem dużo nowych części oraz przepływomierz, gdyż tam potrzebowałem większy przepływomierz, nie mogłem sobie przenieść ze silnika 2,5. Tamte filmy możecie wchodzić, ci co dopiero dołączyli, możecie wchodzić na garażowe hobby, na kanał i oglądać właśnie te filmy. Jak wiecie, kupiłem zamiennik przepływomierza firmy Stark, tańszy wiadomo, wiedziałem, że może być lipa z tym, więc no potrzebowałem coś, co odpali ten silnik ogólnie, no i będę mógł tam sobie działać później dalej. Mówię, jeżeli podziała, będzie ok, jeżeli nie, będę musiał zmienić. No ale niestety, znając korekty paliwowe, co to są korekty paliwowe, tutaj wchodzicie. To jest cała esencja tego, jak diagnozujecie silnik. Tłumaczyłem już w poprzednich filmach. Odpalając sobie korekty paliwowe, zauważyłem, że no jednak ten przepływomierz no nie wywala żadnego czeka, nic takiego, ale to nie jest... to nie jest esencja diagnostyki, tylko właśnie żywe dane i takie rzeczy, tak jak już tłumaczyłem nieraz. No i zauważyłem, że korekty tam sobie nieźle świrują przy dodawaniu gazu i takie różne akcje, gdzie wiem, że przy zdrowym, oryginalnym przepływomierzu takich rzeczy nie powinno być. Powinny być lekkie wahania góra-dół, a korekty długie powinny się utrzymywać jakoś blisko zera, plus, minus 2-3, nie ma tragedii, prawda? No i zauważyłem, że to auto dziwnie obcina gaz, w sensie są takie szarpnięcia, takie dziwne przeskoki, nie ma tej płynności. No więc mówię, dobra, kupiłem oryginalny, dedykowany Siemens VDO. No i wszystko śmiga, lala, jest ok. I teraz tutaj nie pokażę wam, bo się niestety właśnie zepsuło, ale tu jest taki mały... dwa praktycznie druciki, raczej paski metalu, są tak cienkie, że ciężko je zauważyć, troszkę grubsze od włosa, i właśnie na tym polega różnica między oryginalnym, zależy jaki to jest przepływomierz, ten jest akurat tak zwany gorący film, prawda, są jeszcze inne tam jakieś vorteksy i inne pierdoły. Oryginalny różni się tym, że nieoryginalny, miał tam jakiś rezystor, po prostu chamski, po prostu rezystor, który tam sobie może reagował jakoś, może nie, może potrzebował temperatury, żeby zaskoczyć, może za duża temperatura go muliła. No i właśnie na tym polega różnica między oryginałem a nieoryginałem, że te urządzenie z założenia ma być bardzo dokładne i w miarę szybko odpowiadać na zmiany masy powietrza docierający do silnika. No i tak jak widzieliście, jeszcze sobie wymieniłem dwie gumy, bo nagrywając ten cały remont zauważyłem, że no jednak jest tam problem, prawda? To nie wpływało jakoś mocno na korekty. Były, utrzymywały się plus 3 chyba dodatnio cały czas. Ale to chciałem po prostu wymienić później tak czy siak, więc kupiłem nowy zestaw gum i wymieniłem. Później się okazało, że jest dziura. To jakoś tam nie wpływało na pracę silnika, ani na moc. Być może, co zauważyłem, że przy gwałtownym wciskaniu pedału gazu ta guma widocznie tam coś przepuszczała. Także jeżeli chcecie kupować sobie przepływomierz, to tylko i wyłącznie dedykowany, najlepiej oryginalny. Niekoniecznie musi być od dealera, bo dealer sobie tam doliczy, nie wiem, z 300-400% marży, ale firmy, która jest dedykowana do tego samochodu, bo przepływomierz jest to pierwsza część w samochodzie, w silniku, która decyduje o ilości powietrza, które dociera do silnika, a później jest generowana mieszanka do spalenia, do wytworzenia mocy. Częste przypadki są takie, że właśnie jest obniżona moc silnika lub ogólnie spalamy za dużo paliwa lub jest po prostu słabszy silnik, przez co tam trochę odejmuje paliwa. No i później możemy sobie tam kombinować różne akcje. Tutaj mój stary 2,5 jeszcze. Dzisiaj właśnie się
Wziąłem za siebie i wrzuciłem go na stojak, bo parę rzeczy tutaj sobie rozkręcałem. Ktoś go tam chciał kupić, ale się nie odzywa, więc stwierdziłem, że może sobie go zostawię. Przydają się części, różne takie rzeczy. Być może jakiś inny projekt kiedy zrobię, być może zdarzy się wał, tłoki, korby z 3.0, zrobimy z tego 3.0 znowu. Nie wiem, tu praktycznie wszystko jest nowe, wszystkie te rury od chłodzenia, termostat, uszczelniacze, głowica była robiona wcześniej, wszystkie o-ringi, wszystkie uszczelniacze na wale, panewki, pierścienie, jak wiecie. Tego remontu nie pokazywałem, ale pokazywałem zdjęcia. Można wejść na stronę Modziarz, www.modziarz.com. Tam macie informacje właśnie podstawowe o działaniu silnika, co jest potrzebne, żeby on ruszył. Właśnie przepływomierz to jest pierwsza, to jest pierwszy sensor, pierwszy czujnik w silniku, który jest ważny. Dlatego jeżeli wydaje wam się, że kupicie tańszy przepływomierz, no bo chcecie zaoszczędzić, wiadomo, nie jest to tania sprawa, ale niestety nie zaoszczędzicie nic. Stracicie tam te 150-200 zł, a potem jeszcze dodatkowo te 600, tam 800 zł. Niestety to kosztuje, ale to jest podstawa, żeby silnik pracował, jego dane, jego prawidłowa praca, jego prawidłowe dane są potrzebne po to, żeby silnik pracował dobrze. Jeżeli macie nieoryginalny przepływomierz lub wasz przepływomierz jest stary, jeżeli jest stary, oryginalny, spróbujcie go przemyć no najlepiej dedykowanym płynem do przepływomierzy. Prawdopodobnie alkohol w sprayu do elektryki byłby dobry. Nie czyścić tego mechanicznie, bo tak jak mówiłem, tu w tym przypadku jest bardzo cienki drucik, bardzo cienki film metalowy, który jest chyba z platyny, nie jestem pewny z czego jest zbudowany, ale jest to bardzo, bardzo delikatna sprawa. To jest właśnie stary, ja sobie specjalnie go zepsułem, nacisnąłem tutaj palcem, żeby mniej więcej wyczuć, jakie to jest delikatne. Jest to bardzo delikatne, więc nie zrzucić, nie opuścić. Jak kupujecie nowy, oryginalny, warto właśnie sprawdzić, wyciągnąć z pudełka. Proszę pana, czy ja mogę, tak, proszę bardzo, patrzcie, czy te druciki tam są, czy nic im nie dolega, bo jak będzie urwany, to mówicie dziękuję, do widzenia. Bo potem, jeżeli będziecie chcieli oddać taki przepływomierz, będzie może problem, więc to jest ważne. Także przed właśnie jakimś serwisem typu wymiana filtra powietrza warto właśnie przemyć, mieć puszkę takiego sprayu, tam kosztuje może trochę więcej niż jakieś inne spraye lub coś, ale warto mieć, psiknąć raz, dwa razy i sprawdzić. Być może to pomoże właśnie przy diagnozie, właśnie warto wiedzieć, ile powinno być mniej więcej powietrza dostarczanego do waszego silnika na danych obrotach i wtedy będziecie wiedzieć ewentualnie, czy coś odbiega od normy. Wiadomo, wszystkie jakieś tam inne rzeczy mają być powyłączane, typu klimatyzacja, radio, żeby nie był zwiększony pobór ani prądu, ani silnik nie był obciążony. Wtedy możecie diagnozować. Jeżeli macie jakieś obiekcje na temat pracy przepływomierza, jeszcze można się na przykład rozpędzić i na trzecim biegu przeważnie badać maksymalne obciążenie silnika i ile jest pobieranego powietrza. Też z kimś się wymienić informacjami na ten temat w danym silniku, bo to różnie bywa po prostu. Co jeszcze? No jeżeli mamy obiekcje, bo różnie przepływomierz, padanie przepływomierza może się objawiać, może być lekkie skoki lub jakieś tam dołki na wykresie częstotliwości, jaką on daje, czy woltażu. I to może już prowadzić właśnie do problemu, bo komputer bardzo szybko to wychwytuje, przez co widzi, a jakiś tam skok minimalny, milisekunda jakaś tam, i komputer może zaraz wywalać więcej po prostu chwilowo mieszanki czy tam paliwa i potem mam różne takie rzeczy właśnie, drgania na zimnym, czy szarpanie, czy właśnie nierówna praca, spadki mocy lub jakieś historię ze spalaniem paliwa. Także pamiętajcie, ci co mają LPG, zakręcam na LPG, wtedy sobie diagnozujemy benzynę. Jeżeli doprowadzimy benzynę do stanu ok, normalnego, wszystko działa, wtedy idziemy sobie przestroić, ewentualnie tam poserwisować ten gaz i wtedy, bo nie ma sensu diagnozowania waszego
drugiego układu paliwowego, kiedy ten pierwszy, na którym się buduje mapę LPG, po prostu kuleje. Także pamiętajcie, nie pytajcie o takie rzeczy, dlaczego moje LPG szwankuje, tylko najpierw sprawdźcie, czy wasza benzyna jest ok, a wtedy możecie szukać sobie problemów w waszym LPG. Aha, co jeszcze? Dużo ludzi mówi, jedni mówią, że jest ok, jedni mówią, że jest nie ok, na temat mokrych wkładek, czy tam sportowych wkładek, filtrów powietrza. Ja mówię, że ogólnie, pamiętajcie, filtry, sportowe filtry powietrza wzięły się ogólnie ze sportu. Jeżeli ktoś uprawia sport motorowy, przeważnie, no, można powiedzieć bardziej profesjonalnie, to już jest osoba, która ma pieniążki lub potrzebuje pieniążków na kontynuowanie tego sportu i nikt tam się nie przejmuje przepływomierzem, wierzcie mi. W sporcie ważny jest wynik. Jak to osiągamy, to jest nieważne. Tam się na przykład zarzyna silnik podczas jednego wyścigu, prawda? Czy tam jak? Modzi się go praktycznie cały czas. Rzadko kiedy występują przepływomierze w motosportach, bo nikt się nie przejmuje ekonomią ani jakimiś takimi pierdołami. Tym już steruje całkiem inny sterownik. Na pewno to nie jest sterownik oryginalny z danego samochodu. Jeżeli amatorsko robimy motosport i mamy przepływomierz sondy Lambda, no nie wiem, ale i używamy mokrych wkładek, no i tutaj powiedzą ludzie, że to nie ma żadnego wpływu. Ale pamiętajcie, w motosporcie ludzie się nie przejmują przepływomierzami, sondami Lambda. To ma zapierdzielać, prawda? Więc no, mokra wkładka będzie szkodziła przepływomierzowi. Ktoś powie, że a ja jeżdżę, jest ok. Być może ta osoba słabo smarowała lub ok smarowała ten filtr, a ktoś na przykład przesadził i wtedy już stosunek tych wypadków, po prostu statystyka idzie do góry, że jednak ten olej na tym filtrze będzie szkodził. Mokre filtry powietrza były stosowane lata temu, kiedy na przykład w motocyklach sam jeździłem WS-ką na przykład, która miała siateczkę z metalu i to trzeba było namoczyć w miksturze oleju silnikowego z benzyną i to wtedy tak działało. To są stare, zamierzchłe czasy, tak samo motosport, gdzie się nie dba o to, takie rzeczy, więc w normalnym, powiedzmy, daily carze macie zwykły papierowy filtr i tak to powinno zostać. Ja też mam wkładkę sportową, ale ja nie używam właśnie oleju. Testuję to już od paru lat i bez tego oleju nie zauważyłem jakiejś tam negatywnej pracy silnika, czy negatywny wpływ na zabrudzanie, może jest, na pewno jest więcej syfu, więcej syfu przepływa i być może za niedługo to zmienię na właśnie oryginał, bo zobaczymy, potestujemy, ale używanie mokrych wkładek plus przepływomierza, myślę, że na pewno skróci żywotność, nie objawi się to po roku, czy tam dwóch, trzech, czy tam tych magicznych 100 tysiącach kilometrów, kiedy trzeba wymienić przepływomierz, bo wtedy pada, to raczej bzdura. Ale właśnie złe warunki, brud, słaby serwis może doprowadzić do jego uszkodzenia. Także pamiętajcie, tylko i wyłącznie oryginał niestety kosztuje, ale zaczynając od przodu silnika, tak jak wam tutaj pokażę, to jest dolot, tutaj jest przepływomierz, tu się zaczyna cała przygoda, później są inne różne czujniki, najważniejszy zawór, czy zaworki, czyli wtryskiwacze, one właśnie podają paliwo. Z danych przerobionych właśnie przez przepływomierz, który sygnał trafia tam do komputera, później wtryskami steruje się całą pracą silnika plus tam czujniki typu położenie wałka. To jeżeli ktoś ma rzędowe szóstki, czujnik wałków będzie tutaj, tu jest wydech, wydechowy będzie z przodu, tutaj będzie do lotu, tutaj mamy czujnik spalania stukowego, praktycznie dwa na oba banki i to też jest bardzo ważny czujnik, ale wierzcie mi, bez czujnika powietrza, czyli przepływomierza lub z jego złych danych, można sobie po prostu wróżyć dalej. Jest to częsta usterka. Także chyba myślę, powiedziałem trochę teorii na ten temat. Z mojego przypadku nie kupować zamienników. Już lepiej kupić używkę, wyczyścić ją i ile podziała, tyle podziała, niż kupować ten tani zamiennik, bo wierzcie mi, ktoś, kto czyta tylko błędy w samochodzie i myśli, że jest wszystko ok, tak jak mówiłem na moich filmach, będzie żył
złym przekonaniem jego auto będzie słabsze, być może będzie więcej paliło. Dopóki się nie zajrzy właśnie w żywe odczyty, nie dowiecie się wiele. Jak to zrobić, już mówiłem na moim kanale, parę rzeczy już o diagnostyce. Dobra, także młodzieżarze, trzymajcie się, dzięki, na razie. Odwiedzajcie stronę www.młodzież.com. Wpadajcie na Facebooka, tam jest grupa, Garażowy Hobby Grupa, możecie tam szukać też pomocy, nie tylko BMW-kowej. Silniki przeważnie działają tak samo. Zawsze się coś tam skrobnie. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.